Cześć, siemano, witajcie w kręcinku z Farming Simulator 22, oczywiście Hoyberem. Dzisiaj duże pieniądze i duże wydatki i duże wszystko. Oczywiście tutaj jeszcze przyczepa z autoloadem cała będzie w ubraniach, więc będzie trochę kasiory. Bo jest za 30 600 chyba? Nie wiem nawet za ile jest. Jeszcze soi przecież mam do sprzedaży 370 ton ponad. A to już na czerwcu. A co ja szukałem? Ubrania, to gdzieś wyżej było. $31,480. A że to jest ten trzeci, prawdopodobnie to jest $37,900. Więc okej, okay, jest wszystko. Czy to jest ten pierwszy z selling product? Nie wiem, w sumie na jak to jest podzielone. Ale sprzedajemy. Dobra, 3 miliony na koncie i teraz trzeba wydać kasiorę. Tutaj będzie wapnowane, tu będzie wapnowane. Znaczy ja będę na odcinku tylko tu wapnował, ale tutaj jest siano już powoli, więc zaraz muszę uwolnić New Hollanda. I tutaj wały już powoli puszczać, nie? Bo ja planuję chyba jeden odcinek z wiosny, czy dużo jeszcze mam do siewu. Na kwietniu słonecznik. Wale w sorgo. Dobra, niech on sobie tu sieje. Ja mówiłem, że mu trochę zejdzie, ale no spokojnie, mamy czas, nie? Później w przyszłości tutaj się wały puści. Niech będzie ciągnik. Prawdopodobnie krasu będzie wało, więc... Dobra, okej. Okay. Tu się sprzedaje. Tu się sieje, tu się wapnuje, więc jest wszystko gitara. Dobra, tu się sprzeda. A widzicie? 4 miliony na koncie! O jasny chuj. Ponad milion dało za tą szczepę, ty. 1 200 000 za ubranie. Tak? Normalnie 1 600 000, 1 250 000 tak o. A jeszcze jeden taki kurs będzie na pewno. Jeszcze przecież dużo tkanin mam do robienia. Więc no... Będzie się działo. Na tej serii. Wiadomo, że to już końcówka, bo to zostały... To są przedostatnie siewy prawdopodobnie. Tak, to są przedostatnie siewy. No i kolejny sezon już taki na dopieszczenie soją. Wszystko zasieje i... Wszystko sobie dokładnie złapnuje wszystkie pola. Na koniec, żeby było wszystko ładnie. Widzicie, wełny 56 tysięcy litrów jeszcze jest do przerobienia. A bawełny 228, więc... Jeszcze jest od cholery do roboty. Tutaj zakład krawiecki też muszę podwiększyć trochę, żeby szybciej kręcił, bo... Ale tak sprzedam, to go ulepszę. Jak starczyć gazy. Najważniejsze dla mnie są pola. Aktualnie. Żeby kupić wszystkie pola i... No, 24 tysiące jednak. To jest 60% przyczepy, no ale 4 miliony na koncie jest, nie? Więc będzie się działo w dzisiejszym odcinku. Oczywiście standardowa procedura dzisiaj na odcinku, czyli powiększanie i wapnowanie. No i do tego jakaś tam mała sprzedaż, tak jak widać teraz ubram, nie? Nie wiem ile tam wełny leży, ale na razie. A ja wełnę chyba przywiozłem do tego. Do tego, do zakładu krawieckiego, więc... Nie ma problemu. Pierwsze przerobię to. Znaczy sprzedam to i potem. I potem. Powinno być 5 milionów, więc. Potem się tepnę na pole do Big Buda i on będzie sobie. Od dużego Maseja potrzebuję tutaj, żeby połączyć te pola. I chyba. No i tutaj na dole powiększyć, tak? To. O. Bo tutaj są 25, to. Albo to na razie odpuszczę. I wtedy na przykład zaczepię sobie do tego. Na przykład tego Maseja, nie? No to tam wiecie, do tego pługa, czy tam powiększacza pól, to nie jest potrzebny duży ciągnik. Tyle dawał radę go uciągnąć. Nawet Waltrą mogę w sumie na upartego to zrobić. Więc tylko tą czwórkę. Tylko tą czwórkę powiększę i tyle, tak?
No 800 tysięcy powiedzmy, bo tam było. Czyli 2 miliony zubrę. Tak to. 2 miliony zubrę, tak od tutaj. 4800 na koncie, więc. Dobra, Big Boot robi drugie kółko, kończy w zasadzie i wtedy będzie paskami jeździł, więc to jest dobra wiadomość, bardzo dobra nawet. Wtedy to jest taka wiadomość, że mogę od razu sobie wały puścić. I to mnie interesuje najbardziej. Bo tutaj na tym polu to tak... Oj! A bo dobra, wezmę te wały, tam to wezmę na przykład drugi Masajem i tyle. No to w sumie tak na dobrą sprawę teraz to jeden pies, które wały wezmę, czy te czy tamte. Bo tutaj tak są takie same, nie? 19.13, więc mam 47 minut na nagranie tego odcinka. Dobra, tutaj brak kursu, trzeba kliknąć. Jedno kółko? No, damy dwa, żeby było tak jak tam. Damy dwa kółeczka, to nie będzie takiej aż dużej różnicy, tylko że wały mają, tak, wały mają trochę większy kąt. Ale to tam. Oczywiście nic nie robi, nie? Że wały pod troszeczkę większym kątem będą jechać. Tam wyrąbane w to. O, ale idą bokiem. No i dobra, ja wsiadam do... O, widzicie, to wszystko, to będę wapnął zaraz. I to chyba będzie koniec odcinka, jak to zwapnę. Trzeba kupić pole to za 900. No i dobra. Tutaj ten land leśny. Dobra, kupię, bo może zrobię ten pole, może nie. Ale myślę, że na ostatni sezon się pobawię tym polem, żeby tam zrobić takie dokładne, fajne, duże. Tutaj trzeba kupić za milion. I tutaj trzeba kupić za 1 500 000. Ty 800 tysięcy, ale jaja. Nie starczy mi. Ej, nie starczy mi kasy. Ostatnie pole zostało do kupienia. A mi zabrakło 400 tysięcy. No dobra, ciul. Albo kredycik trzeba będzie zrobić, albo. Nie no, kredyt trzeba zrobić, bo widzicie, mam 0. Więc zrobię sobie ten kredyt. Ja go oczywiście za sobie sprzedam. Wyrąbałem 4 miliony na te landy. Na te landy, więc no grubo. A to tylko przez to, że mam ten mod na dodatkowe te. Na dynamiczne ceny pól, nie? Bo gdyby nie to, to bym dużo. Widzicie, plus 32%, nie? Muszę zapłacić za te pole, więc. No i dobra, cała mapa wykupiona. Więc oficjalnie zaczynamy przedostatni siebie. Jeszcze przed tych przedostatnich siebie jeszcze może było cały odcinek zrobić. Ale dobra, tu już nie będę świrował tak po całą górę, bo to jest za duże głaskanie terenu, a ja też chcę jak najszybciej nagrać te odcinki. Myślę, że w piątki. Myślę, że w piątek albo sobotę docisnę. Już nie wiem, czy w sobotę będę miał czas, ale w piątek chcę docisnąć na pewno. Tutaj tą serię do końca. Znaczy nie do końca, znaczy no wiadomo, nie udam się do końca, ale... Tutaj będą się głaskać teren, ale to tam się da. Ten odcinek będzie w sobotę, więc luźna guma. Więc na spokojnie. Myślę, żeby to nawet może szybciej trochę poszło. Zrobimy coś takiego. Żeby to szybko na odcinku zrobić, jak naj... No po prostu chcę jak najwięcej na odcinku zrobić, nie? Myślę, że to rozumiecie, a jak nie, no to trudno. Ja muszę coś zobaczyć.
Nie wiem. Może. Dobra, ja chciałem co innego w ogóle zobaczyć. A, dobra. O, 23 snapy do otworzenia, ale to później sobie otworzę po cinku. Teraz mam co robić. To 28. No tam nie ma co oglądać. Gdzie? Nowa. Ari rara rara. No ale fajnie było, bo... Hmm. 128 wyświetleń, nie wiem, spoko. Ktoś zakończył pracę, ale nie wiem kto. A, Aksem skończył. A, bo ten, dobra, on to małe pole jechał. Dlatego skończył. Nie, tu trochę zieleni zostawiam, dlatego... Już nie chcę, żeby pusty ten sobie był. Tylko tutaj zostawiam te drzewka. Dobra, tutaj tak mniej więcej na jeden ten. Głębosz, no to w sumie koło głębosze nie stało, no ale... Tym mniej więcej staram się taką... równą miedzę zrobić. No i dobra, no tak... Może być tam jedzenie. Przynajmniej będziecie przyczepę postawić. No ja zaraz będę musiał przedstawić mojego kolegę. Czyli klasa Aksjona. To tutaj to połączę do końca, bo zostały mi dwa przejazdy. Wtedy tutaj w masę ja zapinam wały i teleportuję się na pole numer 20. 19 i 20, nie? O, ciekawe, czy jak ja teraz jadę tak na zapisywaniu gry, to czy chociaż prosto pojechałem? No dość prosto pojechałem, nie zrobię. No i dobra, nie? Teraz myślę, że te żniwa chyba... Bo na nie trzeba coś posiane, na dobrą sprawę. To ja mam chyba wszystko tylko zgolone. Tak, ja mam wszystko wygolone. Ja nie mam nic posiane. Więc na te jesienno-letnie żniwa trochę owsa, trochę sorga posieję, wiadomo, tak pół na pół jakoś postaram się to zasiać. To ten. To chyba timelapse zrobię ze żniw. I tyle, nie? No bo co innego. No bo głosowego raczej już nie będę robił, bo sobie to postaram się na koniec serii zrobić. Ostatnie żniwa jakieś godzinne nagrać i potem może do tego timelapsik. Albo jakoś to wymyślę. No i dobra, tutaj zapinać wały trzeba szybko i... Można powoli, jak ktoś chce. Zapiąć wały i trzeba spierdzielać na pole tam do... Big Buda i tyle. Widzicie, no nie mam za dużo pieniędzy, bo mam 57 tysięcy. Ale spokojnie, tam minie miesiąc. To będę miał 200 tysięcy na koncie prawie. A jak miną 2 miesiące, to będzie i sprzedaż, to... Nie wiem. Jeszcze 98. Trzeci punkt. No i o to mi chodziło. Zakończył pracę, dobra. No wiem, że zakończył pracę, więc muszę go... wymienić na drugie pole. No jest je... Rok 21. No i 22 lata i zakończona seria. No, spoko, nie? Odcinków też było około 90, więc... Nie ma lipy. Od premiery w sumie to 2 lata ponad ta seria trwa. W sumie nawet dobrze się kończy. No i dobra, i wiadomo, nie? Potem jeszcze... Myślę, że gdzieś za około... końca marca, myślę. Może się udać z Leningradem. Może trochę więcej. Zależy, jak tam będą pieniądze, nie? Ale myślę, że pieniądze będą, więc...
dość szybko powinna się zakończyć ta seria też. Bo tam jej pokazywałem na dzisiejszym odcinku, znaczy na dzisiejszym. Na wtorkowym odcinku, na wtorek co będzie odcinek, no to pokazywałem, ale ja go dzisiaj nagrywałem, więc powiedziałem dzisiaj, tak. No to tam jest do kupienia cztery pola, podstawowe cztery pola. Cztery pola tam są kupione, do kupienia, więc... Dobra. Jest zablokowany czy nie jest? Bo chcę tutaj wapnować. No panie. Napraw. Tutaj chyba nikt nie kręcił tego sprzętu, jak widać. No nie, bo tu była standardowa prędkość, więc... 18 tam było, nie? Więc 28. Tablica musi być, no i ostatnie. Teraz tam będzie szczytek diabłu. Dobra, jeszcze sobie ustawię, włączę sobie przesyłanie filmu. Niech się przesyła już. Bo potem będę wtedy mieć sobie siedział czasu po odcinku, nie? Znaczy ja i tak siedzę po odcinku, no to wiadomo, i tak będę się tutaj ogarniać dalej siebie. I chyba timelapse sobie nagram się, bo tu tutaj naprawdę jest dużo ogarniania tego pola, tych pól. Więc tu jest dobre z 2 godziny siania, jak nic. Jeszcze te pola przecież powiększyć, no to jeszcze spoko odcinek będzie, nie? Jeszcze spoko timelapse będzie. I to na poniedziałek będzie, więc mogę sobie go na jutro nagrać, więc elegancko. Teraz może dużo roboty będzie na tym save'ie, ale to timelapse'owe będą roboty, więc to będzie spoko. A czy tą stawkę z sprzedaży co? I chyba nie będę robił, tylko po prostu powiem, że spłaciłem kredyt i nawet pokażę na odcinku kolejnym i tyle, tak. Czyli nie będę robił aż takich już sferegeli tutaj. Będę specjalny odcinek nagrywać głosowy do sprzedaży soi. Albo po prostu nagrę sobie wstawkę, jak wyłożę tą soję i tyle, tak? I dołączyć do tego napsa. Więc no. To możliwe, że tak zrobię. No nie wiem, pomyślę. Pomyślę, bo to jest dość ciężki temat. Nie wiem, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nowy folder filmu OBS. A, tu muszę ten film w ogóle zrobić. No to na niedzielę to trzeba go będzie zrobić. No i tak to wygląda, nie? Wapnuję... Pierwszą prawą górną stronę pola zawapnuję, bo potem będzie mi łatwiej tam na dół zjechać, a wiadomo. A na dole to tutaj później będzie... Jak to właśnie będzie z tym wapnem? Potem... W sumie lepiej jakbym pierw dół zwapnował. No, lepiej jakbym dół sobie zwapnował. Bo wtedy na górze... Bo jak skończę tutaj, w tym miejscu, to ja sobie tutaj na 1 i 2 przeskoczę, bo to trzeba zwapnować, a to jest małe pole, więc... No tutaj już prawie skończone ziemi, więc zaraz będzie ciągnik przestawiony tutaj na 5, bo to jest... Albo tutaj na 12 od razu będzie ciał, po kolei będzie ciał i tyle. Już nie przesadzajmy, nie? No i dobra, tu w sumie tytułu nie muszę ustawiać. Tylko sobie kliknę, żeby wiedzieć. I... M kliknie, Leningrad, gdzie jest Leningrad? O, 66. Tutaj też mi coś uschło, jakieś zboże, ale nie wiem co to było. Coś tam uschło, ale wyrąbane. Ja właśnie skład gleby chciałem zobaczyć. No tutaj ósemka akurat nie wymaga wapna, no ale... Ale jak już lecę, to już jest całościowo, tak? No bo wiadomo, nie będę specjalnie teraz dla jednego małego kwadratu tutaj nie wapnało tego, no bez sensu. To była chyba największa głupota, jaką mógłbym zrobić. Czyli ominąć to. No a tutaj na około nie będę tego wapnął, to będzie na ostatni sezon wapnowany. Bo tam muszę dość porządnie przerobić ten las. No na ostatni sezon tutaj będzie te pole powiększone. Więc tam muszę się dość dużo przerobić. Ale to jak oni będą sobie siać, to ja będę sobie tam powoli głaskał teren. Przecież głaskał teren. Bardziej wyorywał niż głaskał, bo...
Bo głaskać to nie mogę tego powiedzieć, bo nie mam kasy, bo mam 50 tysięcy, tak? A jak będę miał sobie sprzedane, to będę miał wiadomo. Samej sobie będę miał 7 razy 4, to jest 300 tysięcy prawie, nie? Znaczy no 300 tysięcy będzie, bo tam zawsze jest ponad 400 tysięcy, tam 400, 400 jest, nie? Więc 300 tysięcy będę miał soi i jeszcze wiadomo, te dwa dni co będą przebijane, to tam jeszcze trochę kasy przyjdzie z tych fabryk. I tak to będzie wyglądać, nie? Olej też chyba nie jest do końca sprzedany, bo jeszcze tam jest do robienia chyba olej. Olej się jeszcze robi, właśnie, olej trzeba wyciągnąć jeszcze z firmy potem. Więc w lutym na rok, na zakończenie serii to też będzie trochę kasy jeszcze przyjdzie. Więc spoko, nie? No i dobra, i eleganty. A, tu się też wapnę. A, dobra, to też się wapnę. A, to tylko ślady się moje wapnę. No dobra, to jak się wapnę, choć ślady, to nie. Te ślady niech się wapnę. Tutaj masło jest wyłączone. Znaczy, poczekaj, czeka na... Wewnętrznie jest niby zero, bo jest przesunięta pewnie. Albo zabrana. Ale tutaj zaraz trzeba wody dolać. Trzeba wody dolać i tyle, nie? A i mleko jest dwie beczki, więc trzeba to przetransportować. Ale to w maju, bo w maju będą dwie beczki, nie? Więc... Czekaj, to jest 60-120. I chyba pełnoboraz nawet. No i dalej. F10. Ustawiam kasę. 3000 gdzieś. Nie wiem ile w sumie za to by wyszło tego wapna, ale... wapno na pełni, 14 tysięcy litrów. Paliwo jest pełno, bo lałem przed odcinkiem, więc... Więc jest ok. Pół godziny zostało, a ja mam odcinka już... 22 minuty, to elegancko. O to chodzi, te pole skończę wapnować i tyle, nie? A tutaj wapniarze będą dalej sobie jeździć. Tutaj będzie jeździć sobie Krasio. O właśnie, Krasio Respusty. Nawet nie zauważyłem. Zaraz dojadę do końca i go napełnię. Oj, tu jest fajny teren, nie? Szkoda, że szybciej tego pola nie zrobiłem. Troszeczkę. No ale dobra, trudno nie. No i dobra. Ale dobrze, ta seria już odchodzi, bo... Mówiłem to już nie raz. No dobra, no to jak się za tamten 3000, to za to wezmę sobie 5000, nie? No wapno jest tanie akurat, więc tutaj więcej niż 5000 by nie wyszło. A jeszcze trochę do wapnowania pól jest, bo jest jedynka i dwójka cała do zwapnowania. Tutaj tego raczej nie będę wapnował, bo aż tak dużo nie ubyło tego. To jest akurat teraz wapnowane, więc... Dobra, spokojnie. Tylko spokój nas uratuje na tej serii. Nie tylko na tej serii. Nie, no mówię, ale fleta się dużo lepiej nagrywa. Zajęty jestem. Bądź o 20 na fletach. Dobra, i info poszło. No jestem zajęty, bo nagrywam odcinek, tak? No i zakończył pracę i elegancko. A to ten zakończył pracę, więc zaraz muszę go przestawić. W sumie nawet już go przestawię, żeby im więcej zasieję dzisiaj, teraz zasieję na tym odcinku, to dla mnie lepiej, nie? Wtedy... Wiadomo, im więcej teraz zasieję, no to wtedy na tym mapie będę musiał miesiać, tak? I wtedy będzie trochę krótsze ogarnięcie save'a, tak? Ale to i tak trochę... I to i tak długo zajdzie, zanim ja to wszystko zasieję, więc... Jeszcze muszę tam raz, dwa pola jeszcze zrobić, nie?
coś takiego chyba. No bo 48 muszę zrobić, tam 47 połączyć. No, dwa pola jeszcze muszę złączyć, więc. Jeszcze robotki jest na tym saving. Tutaj ten las wykarczować, żeby to ładnie jakieś tam. Żeby to jakieś ładne. Ładne pole na zakończenie chcę zrobić na ostatni odcinek. No a przed ostatnim odcinkiem wiadomo, będzie wielkie wapnowanie, nie? Wszystkiego. Czy no może nie cały pól, ale tutaj na przykład takie pole będzie wymagać tak, no to tak tylko to przewapnuje i tyle, nie? Tak ono około to wszystko, wszystkie te obrzeża obiady. Tutaj te pola raczej nie będą wymagać wapna, te też, nie? Ewentualnie może to wymagać wapna. To może wymagać wapna? A chuj wie. To było wapnowane przez widom, więc... Dobra, i Kras skończył robotę, więc... O, i jeszcze drugi Big Boot skończył, więc zarąbiliście, to mi się podoba, nie? Oczywiście staram się jak największe pola im ustawiać teraz do siebu. Bo to, abym ja nie musiał na odcinku się denerwować. Czy denerwować, żeby nie musiał tyle latać po tych ciągnikach. Bo to 27 to ja dam, to ja to tam po odcinku do siebie, nie? Tak jak tutaj chodzi mi o 23, nie? To i to wszystko do rany, to ja sobie to po, w kolejnym sezonie powapnuję. To będę drugie zbiorę, szkoda, że nie trzecie, bo wtedy bym miał wszystkie pola do wapnowania. Ale to się da. No i dobra, tu szybka generacja kursu i jedziemy dalej, nie? Tam ma pół pola zwałowane, ale to przez to, że po prostu później zaczął, tak? Bo tutaj ten w sumie też ma też pół pola, ale... No można powiedzieć, że zaczęli równo, nie? No i dobra, teraz tutaj trzeba szybko, no powoli. Trzeba tutaj kurs przestawić na 32. No i tyle. I hej ho, robota do przodu. Ja mówię, ja zwapnuję moje pole do końca i będę kończył odcinek, no bo co tu więcej będę pokazywał? Siewy nie będę wam pokazywał, no bo to będzie cały timelapse kolejny, więc siewak, więc siewy i wałowanie będą w kolejnym timelapsie, więc... Znaczy na kolejny odcinek, ale jako timelapse będzie w poniedziałek, więc... A tutaj mówię, że tu jest ponad pół pola do wapnowania. Pokażę wam, tak? I tu też dookoła te wszystkie te gabloty. Więc stwierdziłem, że całe to się zwapnuje i tyle. I... dobra. Ja idę do mojej wapniarki. No i mówię, zapnuję to na odcinku. Też wielkie pole. Teraz w sumie jak tą 7 i 8 dodałem, tak teraz patrzę, nie? No to ta 9 taka mozarna się nawet zrobiła tutaj. Czy jakby tam trochę jeszcze powycinał, to może aż tam pod samą górę, tam jeszcze, aż pod sam mur tam prawie, że można by było podrobić pole, nie? Ale po co? Po co tyle się męczyć, żeby zrobić tylko dwa razy żniwa, albo raz. Dobra, to mnie nie interesuje. To mnie też nie interesuje. Snapy też mnie na razie nie interesują. No sobie będę później oglądał. Się będzie nudzić. Teraz pewnie o 20 jak będzie Pawełek, to będę pewnie BTS-a grać. Więc na spokojnie. O, to nie ucieknie, co tutaj jest teraz robione na odcinku, więc... 29 minuta odcinka. No i zobaczę, no. Teraz jak myślę, że 28 to powinno to w miarę ubywać. O, widzicie, za bigły tu coś kółko zrobił, więc no to dość szybko idzie. Znaczy, no gorzej z wałowaniem, bo wiadomo, wałowanie zawsze dłużej schodzi. Bo on tam... Bo ten to tam wie, co? On tu sobie nawróci i jedzie dalej, tak? A z wałami to on musi sobie nawrócić, cofnąć. No i tam dużo roboty jest. Więc jest ok. Środa 24 stycznia, no. W sumie został mi cały tydzień do końca miesiąca. Więc myślę, że się uwinę z tym Ellengradem, tylko Felbeleronem. Myślę, że się powinno udać do końca. Jak to wydaje mi się, że zakończenie w lutym nagrał. Pierwszego czy tam drugiego lutego, no nie wiem. Drugiego lutego chyba jest piątek, więc... Dobra, ale postaram się zrobić szybciej, nie? Staram się zrobić szybciej. W sobotę prawdopodobnie wyjazd.
Więc nie wiem, jak to wyjdzie z tą sobotą, naprawdę. Tararirarara. No i teraz timelapsy będą. Też powinno być trochę łatwiej to nagrywać, te żniwa. Znaczy, no nie tylko żniwa, ale ogólnie. Tą serię do końca. Bo wiadomo, że timelapsy mogę praktycznie codziennie nagrywać, tak? O, jakaś dziura tam była, ale to tam, wiadomo, kombajn tutaj jeździł i nic nie było, więc nie ma problemu. Nie ma spiny, tutaj nie Holandowie zostało to po prawej stronie, a tutaj widzicie, Big Boot już ma pół pola prawie zasiane. No, ale dobra. Dojadę do końca? Jo, dojadę. Mam te 30 ki... O, nawet nie cięgło już. Nie teleport na mapie, tylko wapno na pełni i sobie odejmę za 3000. No i dobra, 36 tysięcy na koncie jeszcze, ale... Ale to się wszystko da. No nie mógł ten baran szybciej jechać. To bym nie musiał GPS-a wyłączać. O, jest. Teraz jeszcze GPS będzie wariował, bo za szybko wjechałem i tyle. I teraz... Co? Ale Bigfoot można powiedzieć, że po pola zasiał, nie? Tylko to, że zrobił dwa okrążenia dookoła pola, już ma pół pola zasiane, nie? Jakby tak popatrzeć sobie na ten... To pół pola jest zasiane, nie? Teraz na pewno jak ten jeden przejazd zrobi, to będzie pół pola na stówę. Zobacz to, no jak nie patrząc pół pola, nie? A zrobił tylko dwa okrążenia, więc ten duży ziemnik robi robotę. W tych małych kawałkach to fajnie się, czy małych kawałkach, no takich kawałkach, o, prostokątek można powiedzieć. To dość mu tu idzie to sianie. A potem tutaj na dziewiątkę go przestawiam. Tutaj na dziewiątkę też mu będzie szło, jakby nie było, nie? To zanim on tutaj przyjedzie, to ja muszę to zwapnować szybciej. I to tak w sumie teraz walka z czasem tak naprawdę jest, bo mu zostało 7 minut jazdy i temu drugiemu też w sumie 7 minut. No to dobra, 8 tam temu zostało. I tak patrząc na mapę, no to jeszcze tam trochę mają do roboty wały. Wapno 10 ton jeszcze ma, więc jeszcze sobie pojedzie kawałek z tym wapnem. A ile on to będzie wapnął? 32 minuty, więc okej. Okay. Do tej masy będzie jedynki i dwójkę wapnęło, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Tutaj może piątka i szóstka będzie w pewnej sezonie już do wapnowania. W sumie tam były soja? Tak, powinno wyjść. No, teraz powinno wyjść pole do wapnowania. Bo tam była soja pierwsza, potem była bawełna, czyli teraz. No i teraz trzecia uprawa będzie sorgo prawdopodobnie. Podzielę, albo jakoś pół mapy. Pół na pół jakoś podzielę. Pół soi, jeszcze pół sorga, pół... Pół owsa, bo... A nie! Kurczę, kwiecień jest. A w kwietniu nie można chyba sorga siać już, nie? Nie sorga, tylko tego. Owsa. Ale może jeszcze raz. Dobrze. To na jakiejś mapie nie idzie owsa siać. A nie, to z bawełną się pomyliło. Dobra, bawełna tylko jest w marcu. Jak dobrze, że owiec można siać, nie? Oczywiście nie na słowę, tylko na sieczkę, no bez przesady, nie? Jeśli będziemy się bawić takie coś. No i dobra, jest 19.42. Zaraz koniec odcinka. I zaraz będę musiał okno otworzyć, bo tu zaraz się spalę, kurde. Kurde, tak gorąco w tym pokoju. To jest ogólnie małe pomieszczenie. Jeżeli grzejnik jest otwarty, to trzeba go przykręcić za chwilę. To jeszcze ten. Jeszcze to jest małe pomieszczenie, to szybko się nagrzewa. Jak się drzwi zamknie, to jest diametralnie szybko ciepło, nie? Jak się by schodzi, to tak mówię, 15, może pół godzinki i już jest znowu gorąco, nie? To jest przerąbane. No, laptop też coś tam grzeje, nie?
Niby nie jest aż taki gorąco, ale wiadomo. Zawsze coś tam sobie tego ciepła wydziela na dwór. Poza niego, nie? Więc... To też trochę tam wpływa na to. Dobra, teraz sobie tylko ten klin tutaj główny został, więc powinien się wyrobić przed Big Budem, bo on ma 4 minuty. 4 minuty nie zostały. A widać, że on ma już... A, tam jest. Dobra, bo tam znika. Teraz nawraca, więc mam jeszcze trochę przewagi. A teraz będą krótsze przejazdy, więc też troszeczkę szybciej będę jechał. Znaczy jechał szybciej. Jechał tak samo będę, ale trochę szybciej będę nawracał. Wiadomo, robiąc krótszy przejazd, to też szybciej nawracasz. No ale cudownie to wygląda wachnowanie, nie? Jakąś ładną miniaturkę trzeba by zrobić tutaj. Mówię, tam aż pod ten domek tam można by było to wszystko tutaj wypierdzielić, te drzewa i to jeszcze wyżej to zrobić, ale to wtedy dużo zabawy sereny by było już. Tutaj jeszcze można by było ładnie pociągnąć te pole, by większe było. Dużo jeszcze modernizacji tego pola by można było tu zrobić, ale... Czy po prostu nie ma sensu, bo wszystko jest serii, tak? Wiadomo, jakbym miał szybciej, tak z 3-4 sezony, to myślę, że na ten ostatni sezon bym to zmienił pole, nie? Żeby tutaj było trochę wyżej. Jakby było jeszcze większe, no ale już nie będę się tak bawił, no bo nie mam na co zmieniać. Się to sobie załadowałem. Ale który? A, ten, Kras. No i gitara, nie? Te długie zrobione. Miniaturkę się zrobi z tą wapniarką. W sumie dawno miniaturki nie robiłem z tą wapniarką. Krasior jest tu. Usuń kasę, 5000. Wapno na pełni. Dobra, to jest skończona robota, to też jest skończona robota. O, patrz, akurat ten skończył w tym czasie. Co klas. Więc zaraz trzeba go raz, dwa szybko przestawić. Genialnie to powiedziałem, raz, dwa szybko przestawić. Dobra, zrobimy tutaj z tej strony kurs, bo to tam wyrąbane akurat. Z której strony on zacznie. Bo i tak chodzi mi o to, że Big Boot tutaj zostały dwa przejazdy, więc on sobie to skończy. Tutaj New Hollandowi też zostały dwa przejazdy. A Big Boot robi ostatni przejazd, więc... Dobra, tutaj też wapnuję ten kawałek, no bo wiadomo, jak już nawracałem, no to trochę tam puszczę wapnę. Zawsze to będzie w kolejnym sezonie trochę mi do wapnowania jeden narożnik, ale to tam wiadomo, to i tak cały będzie wapnowany, to... A tam na tym zakręcie pewnie by nie dorzucił, więc gdzieś, więc... Nawet powiedzmy, że zrobiłem jakąś tam małą przysługę, nie? Jeszcze to na wapna, więc... Dobra, dosypię sobie, żeby było. Na zaś. Na pełni. Jak teraz miałem tonę, no to usunę sobie 2500. Nie 25, tylko 2500, no. 25 tysięcy prawie usunąłem by. Jakby był jajca, jakbym 25 tysięcy usunął. To tak nie za dużo już mi zostało, nie? Zostało mi tutaj dwa krótkie przejazdy, mi osobiście. Ale chodzi mi o kasę, już mi dużo nie zostało. Miałem 58 tysięcy na początku, jak kupiłem te wszystkie pola z kredytem oczywiście. Dobra, tu już chyba na GPS-ie nie muszę jechać. Tylko przejadę tak i będę kończył odcinek, nie? No, ja akurat Big Boot zakończył pracę, więc... Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zaraz przejdę się do Big Booda, pokażę wam scenę końcową Big Booda i tyle.
I New Holland też zaraz skończy robotę, więc... Bigwood, Bigwood, Bigwood. Tutaj skończył, więc... No dobra, to jest taka... No, dobra, może być taka scena. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, 40 minut, na razie, cześć, pa, 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 pa.